W wyścigu ze startu wspólnego elity mężczyzn zdobywa Paweł Bernas z grupy Active Jet Team. O przekazanie brązowego medalu proszę pana Romana Potockiego, starostę powiatu wrocławskiego. Oto brązowy medalista mistrzostw Polski, drugi wicemistrz wyścigu elity, Paweł Bernas, Active Jet. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, drugi wicemistrz, srebrny medalista mistrzostw Polski elity mężczyzn, Michał Gołaś, Ethics Quickstep. To on zainicjował tę ucieczkę na pierwszej rundzie. O przekazanie srebrnego medalu proszę pana Michała Jarosa, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Panie pośle, srebrny medal dla Michała Gołasia. Wielkie brawa! Kochani, tutaj są takie emocje, że ja nie wiem, czy Tomek będzie w stanie wejść na podium. Może jak sympatyczne dziewczyny w strojach Taurona, firmowych sukienkach naszego sponsora głównego go poproszą. Tomek, dasz radę? Głęboki oddech. To jest chyba trudniejsze niż pokonanie 234 km. Szanowni Państwo, nowy mistrz Polski w wyścigu elity mężczyzn ze startu wspólnego. Tomasz Marczyński, Torku. Najlepszy góral Tour de Pologne w roku 2013 i 2012. W tym roku wygrywał wyścigi w Maroku i wokół Morza Czarnego. To jest jego trzeci tytuł mistrza Polski, ale to jest tytuł, który jest dla niego bardzo szczególny. Po kontuzjach, po tym jak zmagał się ze zmianą drużyny, ze zmianą klimatu, trafił do Turcji, przyjechał do Polski w tym roku. Przyjechał z nadzieją, ale też chyba z takim małym przeświadczeniem będzie moment, żeby o tym porozmawiać. Nowy mistrz Polski na podium i wasze wielkie, wielkie brawa. On jechał od początku razem z Michałem i z Pawłem w tej ucieczce. Złoty medal przekazuje Stanisław Dobrowolski, burmistrz miasta i gminy Sobótka. Panie burmistrzu, bardzo proszę, złoty medal dla nowego mistrza Polski. Tomasz Marczyński otrzymuje złoty medal z rąk naszego gospodarza, burmistrza miasta i gminy Sobótka, Stanisława Dobrowolskiego. Jakże smakuje to złoto dzisiaj na podium w Sobótce. Koszulkę dla najlepszego zawodnika w polskiej elicie przekazuje Wacław Skarul, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Jersey mistrza Polski dla Tomasza Marczyńskiego. Wielkie brawa! Te brawa nie milkną, moi drodzy! Pamiętajcie, mistrz Polski Tomasz Marczyński, pierwszy wicemistrz Michał Gołaś i drugi wicemistrz Paweł Bernas, a koszulka dla Tomka Marczyńskiego. Wielkie brawa! Puchar dla Tomasza Marczyńskiego przekazuje Czesław Lang. Specjalna statuetka dla Tomka Marczyńskiego z rąk Czesława Langa, dyrektora generalnego firmy Lang Team, współorganizatora Mistrzostw Polski w Sobótce, który pierwszy pojawił się z gratulacjami dla Tomka i jeszcze prezent od Festiny i Lang Teamu, współorganizatora. Za drugie miejsce statuetkę przekazuje Adam Siluta, prezes zarządu firmy Lang Team spółka z o.o. On również był z gratulacjami za kulisami jako jedna z pierwszych osób. I teraz ten puchar trafia do Michała Gołasia i prezent od Lang Teamu i od Festiny. I puchar za miejsce trzecie dla Pawła Bernasa przekazuje Przemysław Bednarek, dyrektor sportowy Mistrzostw Polski. Wielkie brawa! To są statuetki, to są medale. Ale potrzebne są również finanse, żeby można było jeździć.
w takim stylu. Nagrody finansowe od Tauron Polska Energia, sponsora głównego Mistrzostw Polski, przekaże Paweł Gniadek, dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR Tauron Polska Energia. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Pierwsza nagroda dla Pawła Bernasa, 1500 zł od Tauron Polska Energia. Teraz nagroda za miejsce drugie dla Michała Gołasia, 2500 zł. I nagroda za miejsce pierwsze od Tauron Polska Energia trafia do Tomka Marczyńskiego. Wielkie brawa! Tauron Polska Energia, sponsor główny Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. Sobótka, Strzelin, Kondratowice 2015. A oto nasi mistrzowie! Gdzie są kibice w Sobótce? Jakżeż te medale smakują. Złoto, srebro i brąz. Oni jechali od pierwszej rundy w ucieczce. Dojechali. Coś nieprawdopodobnego. Szanowni Państwo, Tomasz Marczyński raz jeszcze. Michał Gołaś i Paweł Bernas. Nieprawdopodobna ekipa. To są bohaterowie dzisiejszego dnia, ale pamiętajmy także o wszystkich innych, którzy jechali razem z nimi od początku. Tam był także Marek Rutkiewicz i Bartosz Huzarski, dla których należą się ogromne brawa, bo oni byli w tej końcowej piątce, walczyli o podium. Dziękujemy bardzo za takie przyjęcie w Sobótce. Dziękujemy naszym VIP-om. Prosimy kolarzy o to, żeby na moment opuścić strefę podium i wrócimy tam za chwileczkę. Będzie szybka zmiana.